Pierwszym miejscem, do którego zmierzamy po opuszczeniu Alani, jest Hierapolis Pamukkale. Trasa wiedzie przez Antalię, miasto, którego symbolem jest pomarańcza. Mozolna wspinaczka na masywy Taurusu pozwala na podziwianie gór, lasów cedrowych i przełęczy. A potem zjazd do doliny Curuksu, zwanej w starożytności Doliną Lyko. I oto naszym oczom ukazuje się obraz, którego nigdzie na świecie nie spotkamy. To pamukkale, czyli bawełniane zamki. Pamuk to bowiem po turecku bawełna, a kale to zamek. Woda, która wypływa z gorących źródeł, jest bogata w związki wapnia i dwutlenku węgla. Ochładzając się na powierzchni, wytrąca węglan wapnia, który tworzy nacieki i stalaktyty. Na zboczu góry tworzą się tarasowo baseny, z których spływa woda. Od 14 tysięcy lat trwa proces tworzenia trawertynów, czyli wapiennych skał osadowych. Na zboczu góry Cökelez, powyżej wapiennych tarasów Pamukkale, znajdują się ruiny starożytnego miasta Hierapolis. Zostało ono założone prawdopodobnie na początku II wieku przez króla Pergamonu Eumenesa II. Zwiedzanie zaczynamy od nekropolii, która należy do największych cmentarzy Anatolii. Grobowce, w zależności od pozycji zmarłego i grupy narodowościowej, są różnego typu. Jest ich około 1200. Są tu duże grobowce rodzinne oraz pojedyncze ozdobne sarkofagi. Są tu również grobowce kurhany usypane na planie koła, zwane tolosami. Poruszając się między grobowcami możemy dostrzec ciekawe szczegóły architektoniczne. Ze szczytu kurhanu wystaje czubek fallusa, symbolu płodności i życia, dość często spotykany w rzymskiej architekturze. Zmierzamy w kierunku rzymskiej łaźni i bram miasta. Niektóre grobowce rodzinne były tak obszerne, że krewni mogli w nich spotykać się i biesiadować. Opuszczamy już nekropolię i za chwilę przejdziemy przez widoczną bramę Domicjana prowadzącą do miasta. Między nekropolią a bramą Domicjana znajdują się ruiny rzymskiej łaźni, która nie tylko służyła utrzymaniu czystości, ale była również miejscem spotkań towarzyskich. Zbudowano ją w III wieku. Pomieszczenia przykrywała kopuła, a ściany zdobiły marmurowe płyty. W okresie bizantyjskim, najprawdopodobniej w V wieku, łaźnię przebudowano na kościół. Moją uwagę przyciągnęła sporej wielkości modliszka, jedna z największych drapieżców wśród owadów, pożerająca nawet samca podczas kopulacji. Do bram miasta prowadzi szereg wysokich cyprysów. Na północnym krańcu głównej ulicy znajduje się brama zbudowana w latach 84-86 przez Juliusza Frontiniusa w czasach panowania cesarza Domicjana. Frontinius był rzymskim prokonsulem w Azji Mniejszej. Trójłukowa arkada umożliwiała wjazd do miasta. Od bramy Domicjana prowadzi w kierunku południowym ulica Kolumnowa, która ma około kilometra długości. Południowa strona ulicy kończy się bramą bizantyjską, która została zbudowana w IV wieku w pobliżu murów obronnych. W pobliżu bramy Domicjana zachowały się pozostałości budynku, w którym mieściły się latryny, ważne miejsce każdego rzymskiego miasta, gdzie przychodziło się nie tylko w wiadomym celu, ale również aby porozmawiać i wymienić się najnowszymi plotkami. Najlepiej zachowanym obiektem na terenie Hierapolis jest Teatr Rzymski. Między miejskimi termami a Nymfeum znajduje się święta sadzawka zwana basenem Kleopatry. Ciepła termalna woda ma wysoką zawartość związków mineralnych. Uważa się, że woda ma własności odmładzające. Atrakcją są fragmenty antycznych kolumn zatopione w niezwykle czystej wodzie. Widziany z dołu Teatr Rzymski zbudowano za czasów cesarza Hadriana w II wieku. Na początku III wieku za Septymiusza Severa przebudowano pulpitum, czyli scenę, i kawę, czyli widownię. Widownia podzielona była na 7 sektorów i mogła pomieścić 10 tysięcy widzów. Z dwupiętrowej sceny pozostała tylko dolna część. Zachowało się również kilka antycznych posągów. Z korony stadionu rozciąga się widok na nekropolię i miasto. Wejście na teren bawełnianych tarasów dozwolone jest wyłącznie po zdjęciu butów. Ma to ochronić wapienne osady, które przyrastają w tempie 1 mm rocznie na obszarze blisko 5 km2. Na tym terenie utworzono park narodowy i zakazano budowy jakichkolwiek obiektów, a istniejące hotele zlikwidowano. Dla turystów dostępna jest południowa część tarasu. Woda spływa do widocznego w dole jeziora. Spacer odbywa się wzdłuż sztucznie utworzonego koryta, w którym z szumem płynie woda. Baseny naturalne i sztuczne stosunkowo szybko pokrywają się osadem. To jakby zamrożone kaskady to prawdziwy cud natury. Nie bez powodu zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. Po części północnej tarasów można poruszać się po specjalnych pomostach. Hierapolis żegna nas pięknym zachodem słońca.